Czy w takim razie można hipnotyzować dzieci? Moim zdaniem nie tylko można, ale nawet wręcz by wypadało. Mało tego, tak jak powiedziałem, dzieci są w transie praktycznie przez cały czas. Wyobraźnia dzieci jest niesamowita. I co gorsza, my wszyscy w pewien sposób hipnotycznie na te dzieci oddziałujemy. Tylko na ogół nie tak. Jakbyśmy chcieli, ponieważ dziecko, które buduje sobie model świata i rzeczywistości, dziecko, które patrzy na rodziców i które dostaje pewne werbalne i niewerbalne przekazy, tworzy swoje własne przekonania i reakcje emocjonalne. Czasami powtarzalność jakiegoś komunikatu, jakiegoś hasełka, które nie jest specjalnie motywujące i dające dobrych emocji, ale jest takim sloganem rodzinnym, który przez wiele lat się pojawiał, zapada. W umyśle dziecka jako prawda. Bardzo często, w momencie, kiedy człowiek jest w wysokich emocjach, sugestie trafiają bezkrytycznie. Więc, jeżeli dziecko jest w wysokich emocjach i mówimy mu coś, to może się stać się to jego nieświadomym programem. Więc uważam osobiście, że nie tylko można dzieci hipnotyzować, ale trzeba by to zacząć robić z głową, po to, żeby pomóc naszym najmłodszym, naszym pociechom zbudować już od początku. Takie mentalne podwaliny, takie mentalne fundamenty, które potem będą pomagały im stawiać czoła tym wszystkim wyzwaniom, które czekają przed nimi w przyszłości. Sam teraz zresztą piszę bajki dla dzieci, hipnotyczne bajki dla dzieci, które mam nadzieję, niedługo będę mógł Państwu pokazać, Państwu i światu, wszystkim już w formie skończonej i przygotowanej, ponieważ uważam, że. Nasze pozytywne oddziaływanie na naszych najmłodszych to może być najlepszy prezent, jaki jesteśmy w stanie dać przyszłym pokoleniom. Więc jeżeli możemy wykorzystać hipnozę do tego, żeby pomóc komuś zbudować w formie gier, zabaw i bajek mentalne fundamenty, dzięki którym przyszłe pokolenia nasi najmłodsi będą mieli łatwiejszy sposób wchodzenia w relacje z innymi ludźmi będą bardziej pewni siebie będą bardziej skoncentrowani albo będą mieli większą łatwość dostawania się do stanów koncentracji to to może być niesamowity prezent a skoro już o bajkach baśniach i hipnozie mowa to teraz państwa zahipnotyzuje Małgorzata Ostrowska piękna pani